Panie Marszałku, Szanowni Państwo, odnosząc się do tego pytania, przede wszystkim chcę powiedzieć, że mam okazję po raz kolejny już występować w tej sprawie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Senackiej Komisji Obrony Narodowej, na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Lubelskiego i wielu już innych okazjach przedstawiałem informacje w sprawie tego postępowania. Dzisiaj również będę chciał to uczynić. Proszę Państwa, to postępowanie, jak zaznaczył pan poseł Zaborowski, rozpoczęte zostało w 2012 roku. Rozstrzygnięcie ostateczne, zaproszenie do składania ostatecznych ofert było w połowie roku ubiegłego. Oferty zostały złożone w grudniu ubiegłego roku. Komisja, która rozstrzygała to postępowanie, to jest 13 osób, jednogłośnie uznała, że dwie oferty dwóch firm, konsorcjum Sikorskiego i konsorcjum Agusty, nie spełniały wymogów, podstawowych wymogów, jakie były w tym postępowaniu. Jeżeli chodzi o ofertę firmy konsorcjum Sikorskiej i firmy Mielec, to była niezgodność związana z tym, że przedstawiono nam śmigłowiec bez uzbrojenia, a jeżeli chodzi o ofertę firmy konsorcjum Agusta, przedstawiono nam ofertę, w której dostawa była późniejsza o 2 lata w stosunku do naszego wymagania. W związku z tym te 13 osób wypełniło protokół zgodności ofert z naszymi wymaganiami, znaczy oceny tych protokół zgodności, w których te dwie firmy, te dwie oferty, jak powiadam, w sposób oczywisty były niezgodne z naszymi wymaganiami. Decyzje, które w tej sprawie zapadły, to jest decyzja szefa Inspektoratu Uzbrojenia, pana generała Szczepaniaka, akceptująca to ustalenie Komisji Przetargowej. W związku z tym nie ma decyzji o tym, że myśmy wyrugowali z postępowania dwie oferty. Po prostu dwie firmy złożyły oferty, które w sposób podstawowy, elementarny nie spełniały naszych wymagań. I to jest podstawowe w tej sprawie ustalenie. Jeżeli chodzi o ilość śmigłowców, to my określaliśmy tę liczbę na podstawie potrzeb sił zbrojnych. Najpierw rzeczywiście w 2012 roku założono, że będziemy prowadzili postępowanie dwuetapowe, w którym najpierw zakupimy 26 śmigłowców, a później kolejne kilkadziesiąt, ale kierownictwo, jak w dniu, o którym powiedział pan poseł Zaborowski, kierownictwo Resortu Obrony Narodowej uznało, że lepiej będzie przeprowadzić jedno postępowanie, w którym pozyskamy wszystkie śmigłowce potrzebne siłom zbrojnym. To postępowanie było i jest prowadzone na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego o przetargach i naszych wewnętrznych przepisów uszczegółowujących tę normę ogólną Kodeksu Cywilnego, dlatego że w tej sprawie stosujemy przepisy dyrektywy unijnej, dokładnie artykuł 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który pozwala na wyłączenie pełnej konkurencji i ograniczenie tego postępowania w związku z koniecznością zbudowania w Polsce zdolności do utrzymania tych śmigłowców w użytkowaniu. I to jest niesłychanie ważne ustalenie. To postępowanie, jak powiadam, prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego, naszych wewnętrznych reguł, nakazuje ustanowić w Polsce, niezależną od dostawców, zdolność do utrzymania tych śmigłowców w użytkowaniu. A zatem zapewniony jest też pośrednio, bo w ramach regulacji europejskiej nie jest możliwy bezpośredni, to byłoby sprzeczne z dyrektywą obronną Unii Europejskiej, z naszą ustawą prawo zamówień publicznych, bezpośredni przymus tak zwanej polonizacji. To znaczy zmuszenie oferenta dostawcy do tego, czy ograniczenie dostawców tylko do polskich zakładów. Ale dzięki temu, że budujemy tę zdolność własną, niezależną od dostawców, skorzysta na tym polski przemysł. Proszę Państwa, udało się kilkanaście lat temu przekształcić sukcesem firmy państwowe i Świdnik i Mielec. Teraz jesteśmy w takim momencie, że kolejny potentat światowy, Airbus, wchodzi do Polski. I to nie jest niekorzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. I to nie jest niekorzystne z punktu widzenia tego zamówienia, które my realizujemy. Trzeba przypomnieć, że w tym postępowaniu brało udział 3 zagranicznych dostawców. Obojętnie jak będziecie Państwo na to patrzyli, bo to jest 3 zagranicznych dostawców, z których
Sikorski i Świdnik mają zakłady, też tylko montownie, w różnym zakresie, ale też tylko montownie, bo nie ma na świecie w tej chwili producenta, który w każdym miejscu od początku do końca wszystko by produkował. Mają zakłady w Polsce i ten trzeci podmiot, czyli Airbus, też ma zakłady w Polsce. Produkuje w Polsce samolot szkolny Orlik i produkuje w znacznej części samolot transportowy Casa. To musicie Państwo o tym pamiętać. I to jest moment tego postępowania, w którym do Polski wchodzi największy producent statków powietrznych, jeden z największych producentów statków powietrznych na świecie. I nie odbierajcie Państwo tego jako szkody dla polskiej gospodarki. To jest wielka nadzieja dla polskiej gospodarki. Ja się osobiście cieszę i myślę, wszyscy Państwo się cieszycie z sukcesów, z dobrego przekształcenia Świdnika i Mielca, ale pomyślcie jeszcze o trzech zakładach państwowych, lotniczych, zakładach lotniczych w Bydgoszczy, w Warszawie i w Łodzi, dla których też musimy znaleźć przyszłość. Nie wiem, czy, znaczy, no może inaczej, trochę wiem. W najbliższej perspektywie czasowej nie jesteśmy w stanie stworzyć polskiego śmigłowca i polskiego samolotu i uruchomić produkcji tego statku powietrznego w tych trzech zakładach. To jest wielka szansa dla tych zakładów, które wymieniłem, i obok Doliny Lotniczej, jak mówimy, może powstać na osi Łódź-Dęblin wyżyna lotnicza z dużą szansą rozwoju. Powstanie i sztuka w tym postępowaniu z punktu widzenia udziału gospodarczego nie polega na tym, żeby maksymalizować udział w produkcji 50 statków powietrznych śmigłowców, tylko żeby polskie zakłady weszły na stałe, na wiele, wiele, na długoletnią produkcję w łańcuch produkcyjny poważnego dostawcy zagranicznego. To tyle tytułem wyjaśnienia korzyści gospodarczych. Natomiast chcę wrócić do samych zasad postępowania. Jak zaznaczyłem poprzez posiedzenia Sejmowej Senackiej Komisji i wielu innych spotkań, w których uczestniczyłem, płynie pod adresem prowadzących to postępowanie wręcz żądanie: wybierzcie Świdnik albo wybierzcie Mielec. To żądanie pozostaje daleko od bezstronności i jest w jakiejś mierze niestosowne z punktu widzenia miejsca, w którym prowadzimy tę dyskusję. Tej Wysokiej Izby, w której uchwalamy prawo i powinniśmy dawać przykład przestrzegania prawa. Mamy trzech zagranicznych dostawców i powinien wygrać ten, kto spełnia wymagania tego postępowania. Polskie wojsko potrzebuje śmigłowca uzbrojonego. Wszyscy o tym wiedzieli. Trzy firmy składające ofertę ostateczną w tej sprawie podpisały oświadczenie, że zapoznały się z warunkami, z wymaganiami tego postępowania i nie wnoszą żadnych uwag do tych wymagań. Wymaganiem było to, ponieważ to są siły zbrojne. Nam jest potrzebny śmigłowiec uzbrojony. Wymaganie było dostarczenie śmigłowca uzbrojonego. Tymczasem, jak powiedziałem, Mielec przedstawił nam ofertę śmigłowca nieuzbrojonego. Nam potrzebne są te śmigłowce od roku najpóźniej 17, a nie od roku 19. Świdnik przedstawił ofertę, w której gwarantuje nam dostawę od roku 19. A zatem jeszcze raz powtórzę. Dwie firmy złożyły ofertę w sposób podstawowe, elementarne, niezgodne z naszymi wymaganiami i proszę nie kierować do mnie pytań, dlaczego te dwie firmy nie uczestniczą w tym postępowaniu. Proszę te pytania kierować do prezesów i zarządów tych firm. Dlaczego w sposób elementarny i podstawowy złożyli ofertę nieodpowiadającą wymogom? My i ja odpowiadam jako osoba odpowiedzialna w Ministerstwie Obrony Narodowej za te postępowania. Odpowiadam za warunki, za przejrzystość naszych procedur, ale nie biorę odpowiedzialności za treść i zawartość ofert. To oferent składa ofertę i on ponosi skutki złożenia niewłaściwej oferty. A zatem reasumując, zarządy dwóch firm skazały się na wyeliminowanie z tego postępowania. 13 osób nie podejmowało decyzji, tylko oceniało zgodność oferty z naszymi wymaganiami. Nie nakażę tym 13 osobom
poświadczenia nieprawdy. Te oferty złożone 30 grudnia nie zostały zmieniane. Nasze zaproszenie i nasze wymagania też nie uległy zmianie. Gdybyśmy nawet wymienili te 13 osób na inne 13 osób, mielibyśmy to samo. A gdybyśmy później ten drugi skład wymienili na czwarty i piąty, to za każdym razem będziemy mieli ocenę taką samą. Dwie oferty są niezgodne z wymaganiami wojska. Rzeczywiście, jak powiedział pan poseł Zaborowski, dzisiaj w Powidzu, gdzie przeprowadzono kolejny etap tego postępowania, to znaczy sprawdzano śmigłowiec, który został, śmigłowiec w rzeczywistości, czy on spełnia w działaniu, czy on spełnia parametry podane w dokumentacji przetargowej. Informacja jest taka, zespół ekspertów z różnych rodzajów wojsk, bo śmigłowce te trafią do różnych rodzajów wojsk, przez kilkanaście dni sprawdzał, czy te parametry zostały dotrzymane, w tym składanie wszystkie te elementy, które wymieniał pan poseł Zaborowski. Ocena zespołu ekspertów jest oczywista. Śmigłowiec Caracal spełnia parametry zadeklarowane przez producenta w dokumentacji technicznej. Proszę państwa, śmigłowiec Caracal to jest śmigłowiec sprawdzony w misjach poza granicami kraju, znaczy w misjach bojowych, między innymi w Afganistanie. I to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, że ten śmigłowiec sprawdzony przez wiele lat w eksploatacji spełnia te parametry, które podał producent. I podsumowanie części gospodarczej. Wielką nadzieją dla polskiego przemysłu jest wejście Airbusa do Polski. Nie jest to żadna szkoda. Nie rozumiem, czemu państwo chcecie, żeby wygrała konkretna firma, kiedy mamy rywalizację trzech firm. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi.